Wołańczyk to kurort, który jest hitem tegorocznych wakacji. Turyści nazywają go bieszczadzką perłą. I nie ma w tym określeniu ani trochę przesady. Jesteśmy taką bramą w Bieszczady. Bieszczady stają się modne, Bieszczady stają się atrakcyjne. Wołańczyk jest w samym centrum Bieszczad i wszędzie jakby od środka jest bliżej. I wysokie Bieszczady i gdzieś w te atrakcje turystyczne takie jak nie wiem, drezyny rowerowe, jak skansen w Sanoku, jak Dolina Osławy. To sprawia, że Wołańczyk z każdym rokiem staje się coraz bardziej modny i wskazywany jako idealne miejsce do spędzenia urlopu. Pospacerować, wyluzować się, odpocząć, to jest to naprawdę świetne. Świetne miejsce tutaj. Szczerze? Mogłabym wszystko zostawić i się tu przenieść. Jest cisza, spokój, ludzie są mili i żyją tak, jakby się czas zatrzymał. No i tu jest po prostu pięknie. W końcu nie każde miejsce w Polsce może poszczycić się rozległymi lasami, kilometrami tras rowerowych i tak niesamowitymi widokami. To właśnie położenie Wołańczyka jest jego największym atutem. Podobno to jest w ogóle hit tego lata. Tak, też tak słyszeliśmy. Ja tutaj byliśmy trochę przestraszeni tego, ale jest pozytywnie. Baza noclegowa to jest prawie 60 tysięcy miejsc noclegowych, ale jak panowie zauważyli, niewystarczające jest to na ścisły sezon. Chcieliśmy gdzieś bliżej, żeby właśnie oczy Wołańczyka, ale już nie było niestety miejsc, wszystko już jest porezerwowane. W tamtym roku policzyliśmy, polska organizacja turystyczna szacowała, że całe Bieszczady odwiedziło ponad 2 miliony turystów. Jeżeli w Zakopanem jest 2,5 miliona dzisiaj, a u nas bez atrakcji było 2, to liczymy, że ta liczba, ta frekwencja turystów dojdzie do 3 milionów, na co będziemy musieli się przygotowywać. Zakopane nie ma tego, z czego słynie ten region, czyli jeziora Solińskiego. Liczne plaże, wypożyczalnie sprzętu wodnego to olbrzymia przewaga nad Podhalem. Pan co, z Zakopanego, z Podhala? Tak, jest. No to co, Zakopane czy Wołańczyk? Wołańczyk. Wołańczyk? Do Zakopanego jedziecie, bo tam nośnik, chyba za nartę, to możecie jechać. U nas to nośnik i poślizgać się można. A to się jedzie z Zakopanego. Pokąpać już średnio. Woda w lodówce, nie? Bieszczady, Solina, Wołańczyk to powinna być turystyka trochę specjalistyczna. Z jednej strony ustawiona na żeglarstwo, które jest jednak specjalistyczne, ale w zimie na narciarstwo biegowe, na odkrywanie różnych tajemnic, więc idziemy w takim kierunku turystyki specjalistycznej, ale do tego potrzebna jest zmiana jakościowa. I zmiana myślenia Polaków, bo wciąż powszechnie Wołańczyk jest kojarzony bardziej z uzdrowiskiem i sanatoriami niż z wakacyjnym kurortem. To jest dla każdego przekroju wiekowego, tak? Są atrakcje i dla starszych, i dla młodszych. Przyjeżdżają przede wszystkim ludzie, którzy mieszkają w miastach, w dużych miastach, którzy chcą się wyrwać z blokowisk. Cisza, spokój, ci ludzie się tak rozrzucają bardziej, nie w jednym miejscu. Nie ma parawanów. Czy nad jezioro, czy w góry, czy spacery, czy nad wodę, jak jest ładna pogoda. Można też popływać jachtem i zatrzymać się w ekomarinie. Taka hybryda połączenia przystani żeglarskiej oraz pływających basenów. Nasza ekomarina obsługuje ruch żeglowy na jeziorze Solińskim, ale także otwiera to jezioro również dla osób, które nie żeglują, a są wodniakami i chcieliby odkryć Bieszczady, Solinę trochę w inny sposób. Żona lubi wodę, ja lubię góry i mam tutaj wszystko. Tak, jeden dzień nad wodą, jeden dzień w górach i jakoś tam dogadujemy się. Nie ma aż tyle ludzi, ile nad morzem i ceny są w miarę przystępne. Można popływać, można pospacerować po górach, a co najważniejsze, tu nie ma komarów. Nie ma komarów, na plaży nie ma też parawanów. Za to, jak przekonują mieszkańcy, klimat jest tu wyjątkowy. Dosłownie. Pogoda u nas jest letnia, jest bardzo łaskawa. Mamy jeszcze taki napływ klimatu od Morza Czarnego i to są fronty, które tu sprzyjają. Egzotyka pełną gębą. Jezioro Solińskie, często nazywane Bieszczadzkim Morzem, robi naprawdę niesamowite wrażenie. Nic więc dziwnego, że za jego sprawą ta miejscowość, czyli Wołańczyk, zyskała miano polskiej Chorwacji.
Co mają z Chorwacji tutaj te okolice? Mi się wydaje, że przeważnie te góry i te właśnie takie ostre plaże czy ostre klify takie, bo no tak szczerze mówiąc troszkę przypomina to takie tak Chorwację. Rzeczywiście, jeśli przyjrzeć się bliżej, widoki nieco podobne. To samo prawie w Chorwacji, no tu są takie same ceny, ale zarobki całkiem inne, no. Całkiem inne, no ale widoki jak w Chorwacji czy nie? Takie same, no. Znaczy lepsze, tu są lepsze. Lepszej rekomendacji Polańczyk dostać nie mógł. Plaże do tych chorwackich w sumie też podobne, bo więcej tu kamieni niż delikatnego piasku. Woda z góry błękitna, no piękny kolor, jakby jachty nie było. Pływają. Jachty no. Pływają. Co jest? Chorwacja, no żyć nie umierać. Na jeziorze Solińskim jest czasami nawet 1500, a może i więcej, 1800 żaglówek w ruchu, więc każdy coś dla siebie znajdzie. Zatoka Nelsona zarówno z góry, jak i z dołu robi olbrzymie wrażenie. Aż trudno uwierzyć, że to nie Chorwacja, a Polska. Różnice jednak jakieś są. Nie ma aż tyle zakrętów jak na Chorwacji. Może to i lepiej. Ja nie lubię takich porównań. My mamy własną drogę i własną historię, własną tożsamość i chcemy ją budować. Jak na razie Polańczykowi idzie to naprawdę dobrze. Zapraszam wszystkich. Klaudiusz Michalec, Wirtualna Polska.